Cześć, słuchajcie, pojawiły u nas się kolejne gadżety i dodatki do naszego Lidlomixa. Mamy tutaj lejek, uchwyt, śrubę do odkręcania noży oraz lejek, dzięki któremu możemy wlewać do naszej misy bezpośrednio, bez otwierania pokrywy. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, mamy tutaj kilka gadżetów. Ostatnio recenzowaliśmy dla Was inny uchwyt. Tutaj mamy zupełnie inną koncepcję, zupełnie inne wykonanie. Też jest to wydrukowane w 3D. I te elementy opierają się na tym, żeby wszystko było zaczepione na fabrycznych uchwytach do naszego Lidlomixa. Zamontujemy, zobaczymy jak to się sprawdza. My już trochę z tego korzystaliśmy, także mamy mniej więcej swoją wyrobioną opinię na ten temat. Część rzeczy jest bardzo dobrych, część rzeczy są, bo są, ale niekoniecznie. No i część to jest typowa, czysta wygoda, także zobaczycie jak to wszystko wygląda, jak to się montuje. Słuchajcie, wszystkie te elementy zostały oczywiście wydrukowane. Jakościowo są bardzo w porządku. Wszystko tu jest twarde, nic się nie ugina. Filament widać, że jest dobrej jakości. Mamy miły smaczek w postaci nazwy naszego urządzenia, czyli Monsieur. I teraz po kolei. Uchwyt do trzymania za naszą misę. Zaraz pokażemy Wam, jak to wszystko się montuje. Tutaj są takie specjalne wcięcia, które wchodzą w fabryczne otwory naszej misy. Dzięki temu możemy bezproblemowo podnosić. No i coś, czego brakuje tak na dobrą sprawę i z czego najczęściej korzystaliśmy, jest to ten lejek, ponieważ jeżeli mamy pełną misę, no to tutaj mamy fabrycznie tylko takie dwie blaszki, które mają imitować nasz lejek. No ale to jest tak na dobrą sprawę tylko zagięcie kawałka blaszki. Tutaj mamy cały uchwyt, dzięki temu z tymi rowkami wszystko nam spływa, nic się nie rozlewa. No i coś, co tak jak mówiłem, bardzo się przydaje, jest to taki lejek, który wchodzi nam w miejsce korka i na przykład często w przepisach mamy informację, że proszę dosypać, nie wiem, mleka, na przykład powoli dolewać mleka podczas mieszania. No i tu właśnie przychodzi nam ten lejek z pomocą. Nic się nie rozlewa, jest on dość szeroki, bardzo dobrze się mieści w to miejsce fabryczne po korku. Także z tego lejka naprawdę bardzo często korzystamy. No i teraz zobaczmy, jak to wszystko się montuje. Tak jak mówiłem, każdy ten element, ja sobie to odłożę, każdy ten element ma takie ząbki, które w prosty sposób w fabryczne miejsca po prostu wsuwamy. Cyk, wsunięte. I dzięki temu możemy operować naszą misą jedną ręką. No ale teraz tak, możemy operować naszą misą jedną ręką, jak coś wygrzebujemy, no ale trzeba zauważyć, że fabryczne takie te lejki, rowki do zlewania mamy po bokach, więc... No i teraz, żeby to wszystko dopełnić, z drugiej strony mamy właśnie taki oto lejek. Dzięki temu z misy robi nam się tak na dobrą sprawę taki wielki pojemnik do zlewania. Jeżeli mamy tutaj, nie wiem, na przykład rosół, musimy jakiś sos odsączyć czy coś takiego, łapiemy i tak jakbyśmy z czajnika wylewali coś. To jest, jak widzicie, wszystko dobrze spasowane, tutaj nic pomiędzy nam nie będzie wylatywało. Po prostu przechylamy, wszystko nam tutaj spływa woda i trafiamy w jedno konkretne miejsce. Tak samo jak i trzeba na przykład rozlać sos do jakichś, albo zupę do jakichś małych flaczarek, ewentualnie do jakiegoś kubka, jakiś dressing, jakiś, no cokolwiek robicie. W ten sposób to bierzemy i ten setup naprawdę dobrze się sprawdza. Ma niestety on jedną wadę. Z racji, że wkładamy rączki w miejsca montażowe, to nasz Lidlomix niestety, ale już się tutaj nie włoży. Ponieważ jest on zablokowany. Możemy go sobie postawić, ale nie możemy operować nim. No i kolejną wadą jest to, że podczas jak mamy to zamontowane, już nie zamontujemy naszej pokrywy. No to są dwa główne minusy. Ale tak jak mówiłem, ilość minusów ponad plusami jest zdecydowanie mniejsza, także u nas się to sprawdza. Jeśli chodzi natomiast o sam lejek, mamy naszą misę, wkładamy, wlewamy i wszystko jest super. Także
pod tym kątem jest ok, rozmawiałem ze sprzedawcą, oczywiście filament, z którego zostało to wykonane, co jest bardzo ważne, również spełnia zakres temperatur pracy Idlomixa, także jeżeli coś będziemy wylewali na przykład bardzo gorącego, a przypominam, że Idlomix rozgrzewa się tam do 130 stopni bodajże, przy czym w większości jest to po prostu gotowanie na parze, no ale te 80-70 stopni zawsze jakaś zupa ma, no to ten filament bez problemu nie topi się, nic się z nim nie dzieje. My testowaliśmy sobie te wszystkie uchwyty przez dobrych kilka gotowań. Zresztą wykorzystanie tego będziecie mogli zobaczyć na naszych filmach, do czego serdecznie zapraszam. I zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. No i rzecz, która jest, bo jest, tak jak wspominałem na początku, ale nie jest konieczna, nie jest wymagana. Już wam pokazuję. Jest to taki mini klucz do odkręcania naszych ostrzy. On idealnie wpasowuje się w tą śrubę, bez problemu możemy sobie odkręcić. Równie dobrze możemy to zrobić ręką, ponieważ to wszystko delikatnie chodzi. Mówię, miły akcent, ale żeby to było jakoś super potrzebne, to bym nie powiedział. Wszystkie elementy są dobrze wykonane, nie są w żaden sposób ostre, nic tutaj się nie dzieje. Widać, że to jest, no, drukowanie 3D, no, jest jedno z dokładniejszych metod, tak? Ustawiamy sobie i ktoś to projektuje i to się samo drukuje zgodnie z naszym projektem. Także to jest druga część naszych gadżetów do Idlomixa. Pierwszą mogliście już zobaczyć. To jest, tak można powiedzieć, że to jest odpowiedź Polski na zagranicę, ponieważ tamten był prosto z Niemiec. Ten natomiast jest od człowieka z Polski, który to drukuje, który ma swoją aukcję bodajże na Allegro i tam też to można nabyć. Także jeżeli wam się podobało, jeżeli wy macie jakieś swoje gadżety, które są prowadzone na przykład z AliExpress czy z jakichś innych portali, kupujecie i z czego korzystacie, a my tego na przykład nie mamy i nie wiemy, że w ogóle coś takiego istnieje, dajcie znać w komentarzach, jak to wam się sprawdza. Być może wy dostrzegacie jakieś inne minusy tego, może dostrzegacie jakieś inne plusy takiego rozwiązania. Mówię, moim zdaniem, no czajnik, tak na dobrą sprawę czajnik. To jedyny, jeszcze jedna rzecz, tak samo jak i w przypadku poprzednika, którego testowaliśmy jakiś czas temu. No niestety, jak mamy misę wypełnioną po brzegi, no to trzeba mieć trochę siły, żeby to podnieść i sprawnie tym manewrować. Także pod tym kątem, no to no, ale no niestety, no fabrycznie używamy dwóch uchwytów, jeżeli mamy uchwyt jednoręczny, no to używamy jedną ręką. My jesteśmy zadowoleni z tego, uchwyt w porządku, lejek świetna sprawa, klucz do śruby, gadżet może być, ale równie dobrze może go nie być. No i coś, z czego naprawdę często korzystamy, ponieważ w dużej ilości przepisów jest informacja, że proszę podczas mieszania dodać jakiś tam składnik, no to akurat ten lejek sprawdza się bardzo dobrze. Tak to się prezentuje. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do playlisty Idlomixa. Zobaczycie sporo nowych przepisów. Aktualizacje do Idlomixa, wszystko omawiamy. Jest już nas ponad 1000 osób, także dzięki wszystkim jeszcze raz za to, że jesteście. I trzymajcie się. Cześć!